Cześć, tutaj Nika z azjatyckiej kawiarenki. Dzisiaj będziemy testowali azjatyckie słodycze. Jest ze mną mój gość specjalny, moja mama. Witam. I zaczynamy. Od czego zaczniemy, mamuś, pierwsze? Co ci się podoba? No, to jest takie poki z Tajlandii. No, otwieramy. One są chyba o smaku mango. Będziemy oceniać w skali od jednego serduszka do pięciu serduszek. I zobaczymy, czy będzie nam tak samo smakowały te słodycze. Już jesteśmy przygotowane, mamy nożyczki. Ciągam. Częstuj się, mamusiu. O, dziękuję. To tak. Są takie paluszki? Wyglądają jak paluszki. Spomnę chyba. To są takie kruche, delikatne paluszki. Trochę połowy cieńsze niż nasze polskie paluszki. No. Pyszne. No, to oceniamy. Oceniamy. No, bardzo dobre. Co najmniej 5. Delikatny jakby smak pszenny, no bananowy. Mi smakuje. A i dam. Ja też dam 5. Dawo. Smakowały nam. Idziemy dalej. Ok, jest dobre. No. Kolejna rzecz, bardzo kolorowa z zewnątrz. To jest czekolada japońska. Wow. Babuś mi mówił, że w jego dzieciństwie była bardzo popularna. Właśnie ta czekolada, a później znikła, a teraz znowu jest popularna. W Polsce wszyscy lubimy czekolady, zobaczymy, czy jest równie dobra jak wydloska. Bardzo łatwo się kruszy i jest w przekroju. Chrupiąca. No, jest bardzo chrupiąca. A jak porównasz do czekolady z wedla? Lepsza, gorsza, czym? Jak uważasz? Orientalna. Powiedziałabym orientalna, jest bardzo chrupka. Jest zdecydowanie lżejsza. Przypomina czekoladę, która w środku pęka jak wafelek z czekoladą. Dobra, oceniamy? Oceniamy. Zdecydowanie polecałabym na prezent. Dla mnie bardzo dobre. Maksymalna ilość punktów, przynajmniej jeśli chodzi o moją punktację. 5 punktów. Ja dam 4 punkty, ponieważ uważam, że nasze polskie czekolady są lepsze. No jest taka cieniutka bardzo. No i cieniutka, tak. Ktoś jakby się chciał najeść tą czekoladą, musiałby mieć co najmniej ze 3 albo i 5. No to spróbujemy teraz chrupków. No, chrupki to co lubią polskie dzieci. Kształcie gwiazdki. Gwiazdki gwiazdkami, zobaczymy jaki smak. No próbuj. Gwiazdki takie malutkie gwiazdeczki. Mam serce. W różnych kształtach. Przypominają smak? Nie wiem. Serowe. Serowe są. Zdecydowanie serowe. Przypominają to troszkę. Mniej intensywne, łagodne, lekkie. Myślę, że polskim dzieciom by przypadły do gustu. Wiesz co, mamusia, właśnie jak uczyłam dzieci języka polskiego, tajwańskie dzieci, to właśnie one się zajadały tymi chrupkami. No więc właśnie mówię, przypadłyby do gustu. Dzieciom, no? Hej, jeszcze trochę nam zostało, na później. Oceniamy? Tak. Ile dajemy? No, nie sugeruj się moją opinią. Dobra, raz, dwa, trzy. No i wybraliśmy to samo, widzę. 4 serduszka. U mnie też są 4 serduszka, bo ja osobiście lubię bardziej ostre. Te są bardzo łagodne. No to teraz mamy taką śmieszną rzecz. To są oczywiście truskawki. To są takie czekoladki japońskie. Muszę je szybko otworzyć. Małe pudełeczko. Widać, że będą, zapewne będą małe. A właśnie te słodycze w Azji są zawsze w takich malutkich opakowaniach. Żeby pewnie często je ludzie jedli. Żeby rzadko. A ja myślę, że często i mi zawsze w torebce. Takie są moje skojarzenia. Ale pudełeczko jest bardzo ładne, to fakt. Ale pachną pięknie, zobacz. Czekoladkowo, naprawdę. No, to próbujemy. Oj, zobaczcie, są takie malutkie. Takie maciuśkie. Wyglądają miniaturka piramidki. Na dole brązowa, u góry różowa. Trochę jak trufle, nie? Tu się czuje konkretnie czekoladę. Charakterystyczny smak. Truskawkowy. Truskawkowy, czekoladowy. A to nie jest nic specjalnego. Taka czekolada.
czekolada. Mhm. Myślę, że ktoś by był godny zjadł całe pudełko. Albo i więcej. To oceniamy. Oceniamy. Zobaczymy. Na raz, dwa, trzy, zobaczymy. Uwaga, raz, dwa, trzy. No, tu się troszeczkę różnimy. Jest dwa, czemu dwa? Nie dam 3,5. No, czemu dwa? Dlatego, że nie są ani dokładnie mocno malinowe, ani truskawkowe, ani mocno czekoladowe. Taki połączony smak. Tutaj zdecydowanie ta poprzednia wersja była naprawdę w moim odczuciu lepsza. Dobra, teraz może chrupki jeszcze. Chrupki, tak, bo już jesteśmy bardzo zasłodzeni. O, chrupki to co lubimy. Tu jest pokazany czosnek. Zobaczymy, czy będą rzeczywiście czosnkowe. Łatwie sobie zadanie. Miałaś rację, że przygotować nożyczki. Widzicie, ma zawsze rację. O, piękne świderki. A co sądzisz o zapachu? Super. No jaki zapach jest? To jest już dobrze. Bardzo chrupkie. I bardzo czosnkowe. Ktoś nie lubi czosnku, zdecydowanie. Odradzamy. Odradzamy. Smak bardzo oryginalny. Oryginalnym, ale to jest wszystko kwestia gustu. Kto na ile lubi czosnek? Tak. Ja chyba czosnek wolę w potrawach. No, widzę, że twoja ocena nie będzie zbyt wysoka. No, zobaczymy, jak będzie z twoją oceną. Uwaga, 3, 4. 3. A ja 2. Przypadło ci to gustu. Może to siła przyzwyczajenia, są naprawdę bardzo oryginalne, ale jeżeli ktoś przypada za czosnkiem, to na pewno je pokocha. Teraz kolejne chipsy. To są o smaku mięsa chyba. Wow, coś czego w polskim rynku nie ma. Jak zapach? No ładnie. Trochę to mieć chipsa. O smaku zapachowym? I delikatny smak. Smakują ci? Bardzo. Ale jest bardzo delikatny posmak mięska, ale nie bardzo zaznaczony. Bardziej czujemy jednak tradycyjnego polskiego chipsa. No dobra, to oceniamy. Oceniamy? Szybciutko. 3, 4. Szybko. A ja 4. No, to nawet dobre było. No dobra, i to teraz nasza ostatnia rzecz. Takie ciasteczka. Ciasteczka mają bardzo przepiękne opakowanie z misiami przesłodką. No, są urocze. Zobaczcie. No. Może przybliżę. A ja Wam pokażę, jakie piękne można zrobić pojemniczek. Ale one w ogóle każdy ma inny kształt. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zobaczcie. Nasze misie są różne. Tak. Może być misiu śpiący. A może być misiu... Uśmiechnięty? Tak. Uśmiechnięty. Uśmiechnięty albo pokazujący Wam cześć. No to jemy. Jemy, ok. Przekroju ulubiony smak. Malinowy? Chyba truskawka. Truskawka. Słodkie. Słodka przygryzka. Tak, jesteśmy w drodze. No, oceniamy. Cytko. Uwaga, 3, 4. No, zobaczymy. No. Czwóreczka. Piąteczka. Czemu czwóreczka? Dlatego, że mogłyby być bardziej ostre. Ja lubię wyraziste smaki. A to są bardzo delikatne, może dlatego, że są dedykowane dla dzieci. No dobrze, to które ci się najbardziej podobało? Które ci się najbardziej smakowały? Najbardziej smakowała mi czekoladka, to bym poleciła i kupiła każdemu w prezencie. Była bardzo delikatna, chrupiąca. Mi też zdecydowanie najbardziej smakowała ta czekolada. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie po więcej, dajcie lajki. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa, pa.